Sytuacja w suwałkach wygląda na dzisiaj, bo mam meldunek sprzed kilkunastu minut stacji sanitarnej tutaj suwarskiej, że nie ma zachorowań w, w, w suwałkach, nie ma zakażeń i, i to dobrze, dobra informacja, nie ma również osób poddanych kwarantannie. Mamy natomiast 44 osoby pod tym czynnym nadzorem organów państwowej inspekcji sanitarnej. Ta liczba osób pod tym czynnym nadzorem sanepidu zwiększa się. Każdy... Czynny nadzór, czyli czynny nadzór to są takie osoby, które wróciły ze strefy zakażenia z innych krajów, no i one muszą meldować, kontaktować się z sanepidem, informować się o swoim stanie zdrowia, o temperaturze. Czyli tutaj nie ma obowiązku przechodzenia kwarantanny, nie było styczności z osobą zarażoną. Tym wirusem, niemniej jednak no, te osoby są, można powiedzieć, pod obserwacją, taką zdalną obserwację służb sanitarnych. Przed wczoraj zwołałem Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego z udziałem wszystkich zainteresowanych jednostek stron. Oczywiście mamy szczególną sytuację w naszym kraju, również i w naszym mieście. Decyzje zapadają na najwyższym szczeblu, co chodzi o zamknięcie szkół, przedszkoli, żłobków, instytucji obiektów kultury, ale również i, i instytucji, instytucji zajmujących się sportem. No i tutaj są potrzebne szczególne y, zachowania nasze, y, apele i te apele są kierowane i ze strony właśnie władz naczelnych, ale również i na naszej stronie internetowej Urzędu Miejskiego y, można uzyskać bezpośrednie informacje, jaki jest przekaz, jak się ewentualnie zachowywać w określonej sytuacji, no i, i jak zadbać o swoje po prostu zdrowie. No, zaapelowamy również do osób starszych, do seniorów, żeby ograniczyli kontakty, nie wychodzili do dużych skupisk ludzkich, nie organizowali, nie brali udziału właśnie w, w takich publicznych, dużych imprezach, bo to jest zawsze jakieś ryzyko, a ta grupa naszych mieszkańców jest jest naj, najbardziej narażona właśnie na te powikłania związane z chorobą tego wirusa, i chciałbym no, tutaj zaapelować, żebyśmy, żeby szczególnie osoby starsze, ograniczyły swoją aktywność, którą naprawdę świetnie prezentuje tutaj w tej przestrzeni naszego miasta. Drugi apel to skierowałem do dzieci, młodzieży uczącej się i do rodziców, żeby jeżeli ta młodzież nie uczęszcza do, do szkół, no to żeby nie wychodziła może za mocno, w miasto nie przebywała właśnie w, w tych miejscach, gdzie gromadzi się sporo osób bo, bo myślę, że również i nauczyciele to odpowiedzialni ludzie przekazują za pośrednictwem e-dziennika pewne, pewne tematy, pewne ćwiczenia pewne rzeczy do wykonania swoim uczniom, bo, bo nie możemy to traktować, że to jest okres wakacji i, i tutaj no, potrzebna jest i współpraca, i zrozumienie tej sytuacji. Oczywiście nie zamkniemy wszystkiego w naszym mieście, no bo to nie jest nie sposób funkcjonować. Ale wczoraj podjąłem decyzję również, żeby skorzystając z tego, z tego szczególnego prawa na wniosek dyrektora ośrodka szkolno-wychowawczego na ulicy Przytorowej podjęta jest decyzja o wyłączeniu z funkcjonowania tego ośrodka. Od poniedziałku ten ośrodek nie będzie funkcjonował. Oczywiście kwestie, które omawiane były na posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego, to jak miasto jest przygotowane, jak te służby są przygotowane, no takie odczucie mamy, można powiedzieć, że, że wszyscy są przygotowani, są gotowi, ale widzimy nasze ułomności, widzimy, dostrzegamy nasze braki, bo oczywiście na prośbę utrzymujemy kontakt z wojewodą podlaskim, poprzez wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego, też przesyłane są codziennie naprawdę różne meldunki podejmowane są różne decyzje po kilka kilkanaście pism codziennie wpływa do ratusza i to wszystko jest analizowane publikowane przekazywane dalej i oczywiście na prośbę służb pana wojewody przekazaliśmy informacje tak o brakach o potrzebach środki ochrony osobiste środki do dezynfekcji tutaj oczywiście respiratory to wszystko wszystko, co jest potrzebne nam na, na czas właśnie walki z tym wirusem. No tutaj potrzeby są olbrzymie. Przesłaliśmy do województwa, województwo przekazało wiemy do Warszawy. Nie wiem, kiedy to zapotrzebowanie zostanie zrealizowane i to jest taki mankament na dzisiaj, który, który dostrzegają te służby no, pierwszego kontaktu, czy, czy realizacji pierwszych zadań. Oczywiście tutaj potrzebna nasza jest ostrożność w kontaktach z z innymi osobami, szczególnie kiedy wiemy, że, że, że przechodzimy jakieś grypy, nie grypy, no kaszel, kichanie. Tutaj musimy zachować dystans w stosunku do osób nas otaczających, najlepiej metr, a nawet i więcej, przy obsłudze interesantów, szczególnie w różnych instytucjach, chociażby w Urzędzie Miejskim. Mamy takie wydziały, których nie sposób wyłączyć. Urzędu Stanu Cywilnego nie zamknę. Tam wypisywane są akty, m.in który urodzenia, to musi funkcjonować. A do Urzędu Stanu Cywilnego zgłaszają się ludzie, którzy przyjeżdżają do suwałkno z całego świata, z całej Polski. I my musimy to obsługiwać. W Wydziale Komunikacji widzę jakiś większy ruch. No i oczywiście my pewne już bariery wprowadzali, wprowadziliśmy, czy pewne ograniczenia w kontakcie z interesantami w Urzędzie Miejskim, natomiast Urząd Miejski pracuje i będzie pracował. Czyli tak, nie zamknie Pan Urzędu no wzorem nie zamknę, Urzędu bo, bo nie nie ma mhm. takiej, takiej chyba i w tej chwili potrzeby. Ale podję, podjęliśmy dzisiaj decyzję po kontakcie również z naszym sadempidem, że jutro nie odbędzie się bazar na ulicy Bakałżewskiej, na ulicy Grunwaldzkiej. Ten duży bazar, sobotni bazar. Wyłączyliśmy z funkcjonowania. Proszę o zrozumienie. Apeluję tutaj do mieszkańców, że to jest sytuacja szczególnie, na tym bazarze są osoby, które przyjeżdżają i z województwa podlaskiego, i warmińsko-mazurskiego, i handlowcy, ale również i klienci. Między innymi z Litwy bardzo duża grupa kupców przyjeżdża i dlatego też no, dmuchajmy na zimne i nie, 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 nie róbmy takiej sytuacji, E, w środę Jarmark. Dzisiaj roz, rozmawiałem z dyrektorem, prezesem e, przybyszem z, z, spółka PGK prowadzi ten Jarmark i uznaliśmy, że tam jest nieduża liczba osób, tak samo jak ten bazar przy ulicy Sejnyńskiej. To będzie funkcjonowało. Natomiast w dniu jutrzejszym, w sobotę nie odbędzie się ten duży bazar przy ulicy Grunwaldzkiej, Bekoworzewskiej. E, no tych rzeczy jest bardzo dużo i y, y, y tutaj y, no muszę powiedzieć jeszcze zastana się przewodniczący Rady miejskiej z radnymi, jak kwestia sesji Rady Miejskiej, czy może ją przyspieszyć na przyszły tydzień, ale te, te, te sprawy i też bez udziału no, takiego, takiej dużej grupy osób, które jak zawsze biorą udział. Musimy, tak jak mówię, unikać duży skupis ludzki, zadbać musimy o swoje zdrowie, bo, bo sytuacja jest naprawdę wyjątkowa. My oczywiście mamy zabezpieczone środki finansowe na takie działania, kryzysowe. W budżecie miasta jest to kwota ponad miliona złotych i jak będzie potrzeba, to takie środki swoim zarządzeniem będę uruchamiał. Natomiast tu jest może nie problem w tej chwili w finansowaniu tych różnych spraw, tylko w dostępie chociażby do tych środków dezynfekcyjnych, do, 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 do ochrony osobistej. Tu jest gdzie po prostu te środki kupić. To wszystko no, jest w tej chwili deficytowe i, i, i musimy, sami musimy zadbać o to, żeby, żeby no, nie tworzyć takich sytuacji. Że będziemy narażeni. A jeżeli ktoś przyjeżdża z tego miasta, gdzie, gdzie tam są już pierwsze zakażenia, jeżeli przyjeżdża z zagranicy, z tych krajów, gdzie, gdzie jest ten wirus, no to postępować zgodnie z instrukcją tutaj służb sanitarnych. I zanim udamy się do pracy po urlopie, bo przyjechaliśmy, nie wiem gdzieś tam z Włochy, z Hiszpanii to powinniśmy skontaktować się z Sanepidem i, i, i sobie chyba wziąć urlop jeszcze dłużej i zobaczyć, no jak zachowuje się organizm, czy, 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 czy jest wszystko okej. Okay. Dziękuję za bardzo kompleksowe informacje. Przejdźmy do spraw bieżących. Koronawirusa zostawmy. Ja w tym tygodniu zorganizował Pan spotkanie w sprawie porządków wiosennych i. Ale jeszcze wrócę do tej pierwszej kwestii, bo nie powiedziałem wszystkiego, a to jest bardzo ważne. Oczywiście Sanepi to jest podstawowa jednostka, która ma najwięcej zadań w tym zakresie i szpital. W szpitalu jest oddział zakaźny, 13 łóżek takich zwykłych w oddziale zakaźnym i 4 izolatki. Ale jak będzie potrzeba, to dyrektor szpitala mówi kolejne oddziały będą przystosowane do przyjmowania tych osób z, z koronawirusem. Oczywiście my jako miasto zabezpieczamy miejsca również do kwarantanny. Ponad 900 miejsc do kwarantanny mamy. Te miejsca są ulokowane w różnych naszych tutaj między innymi szkołach, bursach szkolnych, w akademikach, między innymi ten budynek na szkolnej jest wskazany w naszym planie zarządzania kryzysowego. Także tych miejsc, bo do leczenia mamy 853, do izolacji 848 i do kwarantanny 905. To, to jest duża liczba, ale trzeba przystosowywać, być budynki specjalnie. No i no, nie najboże tak się stało, ale, ale trzeba o, być przygotowanym. Oby nie było takiej potrzeby. To wróćmy do tych porządków wiosennych. Tak, mimo tego, że, że ten wirus szaleje, to, to trzeba zadbać o porządek, otoczenie nasze. Jest wiosna, w zasadzie zimy nie było, ta wiosna cały czas jest i, i tutaj ostatnio spotkałem się z podległymi jednostkami organizacyjnymi miasta, ale również zaprosiłem tradycyjnie zarządców nieruchomości i również suwakie spółdzielnie, które zawsze przychodzą na te spotkanie porozmawialiśmy, co trzeba zrobić. Tych zadań jest jak zawsze bardzo dużo. Każdy otrzymał swoją porcję zadań do wykonania. Ja mówię tutaj o tych zadaniach, gdzie poleciłem ich wykonanie dla Zarządu Druki Zieleni, dla ZBM-u, dla PGK, dla Straży Miejskiej, dla placówek oświatowych, dla Osiru. u To, to wszystko, co, co dotyczy funkcjonowania samorządu. No, chcemy, żeby oczywiście to miasto, szczególnie w roku jubiluszowym. Pięknie wyglądało, było ukwiecone, yy, chociażby oznakowanie poziome odmalowane w stosownym czasie. Yy, Część zadań wskazałem do wykonania do świąt do Wielkiej Nocy, a część gdzieś tam do połowy maja no, powinno miasto leśnić. Oczywiście zawsze jest coś, co trzeba zrobić więcej. No, nie wszystko możemy zrobić, bo to są i środki finansowe, i potrzebujemy czasu, ale dużo rzeczy wymaga poprawy po tym okresie takim zimowym, chociaż, te, tak jak mówię, tej zimy nie było i można było cały czas. Prace porządkowe realizować. Widzę, że może lepszy stan jest sanitarny na tych chodnikach, na, na yy, tej części zielonej naszego miasta, na takich skwerach, w parkach. No, mniej yy, obnażyła zima, bo jak zawsze yy, przykryła warstwa śniegu, a w tym roku śniegu nie było. Yy, także na bieżąco można było te wszystkie rzeczy usuwać. Ale dodajmy też, że mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje drogą elektroniczną, można Oczywiście. kontaktować Oczywiście, no mamy, z mamy naprawmy to, Fantastyczne ta narzędzie. aplikacja cały czas czynna, jeżeli widzimy jakieś dzikie wysypisko śmieci, jeżeli widzimy jakąś dziurę w jezdni, jeżeli widzimy gdzieś tam przełamany znak drogowy, trzeba sygnalizować te sprawy, a odpowiednie służby mają się tym zająć. Panie prezydencie, przy ostatnim naszym spotkaniem nie na antenie, a tutaj w rozgłośni, przekazałem panu pewne zgłoszenie od naszych słuchaczy. Chodziło o awarię sygnalizacji dźwiękowej przy przejściach dla pieszych w okolicach ulicy 1 maja i Waryńskiego Przekazałem panu temat, pan obiecał się zająć i. Tak, wcześniej zanim pan redaktor mi przekazał, to, to miałem interesantów też w tej samej sprawie, poleciłem zarządowi druki zieleni, który zajmuje się konserwacją sygnalizacji świetlnej, oświetlenie również ulicznego, żeby rozpoznali ten temat. I pytałem pana dyrektora Drejera. Dwa dni temu, trzy dni temu, bo to chyba na kolegium było, we wtorek, jak ta sprawa wygląda, i zameldował mi, że to wszystko zostało naprawione, że działa, że jest ok. Sam nie zweryfikowałem, muszę szczerze powiedzieć, czy rzeczywiście Ale tak znając jest. Ale z pana pan sprawdzi? Sprawdzę, albo mieszkańcy sprawdzą i zameldują mi. Dziękuję serdecznie za tę interwencję. Wracamy do tematów, które przygotowaliśmy na dzisiejsze spotkanie. Subałkach działa instrument zwolnienia z podatku od nieruchomości osób, które remontują elewacje swoich budynków. Tak, jest to taki instrument finansowego wsparcia dla osób, które odnawiają swoją elewację. Tutaj domu, który położony jest no, w takim dużym centrum naszego miasta, bo ten obszar jest zakreślony w tej uchwale z 2016 roku, ale Muszę powiedzieć, zainteresowanie korzystaniem z, tej, z, z tego zwolnienia z podatku od nieruchomości jest słabe. Tylko dwie osoby, dwóch właścicieli swoich nieruchomości, domów skorzystało z tego zwolnienia. Na czym to polega? Jeżeli ktoś ma zamiar wykonać remont swojego budynku położonego tutaj w szeroko rozumianym centrum miasta, to oczywiście to czyni, do końca roku na przykład remontuje, pod koniec roku informuje nas, że będzie korzystał z takiego zwolnienia, do 31 grudnia musi złożyć takie zawiadomienie i od następnego roku nie płaci podatku od nieruchomości. Kwota tej ulgi, tego zwolnienia, Zwolnienia z podatku od nieruchomości wynosi 50% poniesionych nakładów na remont tego domu, remont elewacji. To jest bardzo dobre zwolnienie. Maksymalny okres korzystania z tego zwolnienia to jest 5 lat, a wobec tego przez 5 lat można nie płacić podatku od nieruchomości. Zachęcam do zainteresowania właśnie się takim, takim instrumentem finansowego wsparcia naszych mieszkańców. Mieszkańców. To wprowadziliśmy po to, żeby te budynki no, były fajnie zadbane, żeby z fajną elewacją, żeby nie były obdrapane, jakieś takie no, bardzo wyeksploatowane. I dlatego też zachęcam y, y, naszych właścicieli tych domów tutaj z centrum miasta do, do zainteresowania się tym rodzajem ulgi y, podatkowej. Oczywiście tam są pewne warunki, bo jeżeli ktoś otrzymał y, na remont, od nas dotacje, to już wtedy nie może korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości. Jeżeli ma duże zaległości w stosunku do, do nas, duże to przekraczające może to nie duże, takie średnie powyżej 500 zł, no to też nie skorzysta, ale no dla takiego zwykłego Kowalskiego który rzetelnie się rozlicza płaci i nie korzysta z żadnych tam ulg. myślę że to jest dobry instrument wsparcia wróćmy do głośnej bardzo sprawy petycja mieszkańców ulicy Franciszkańskiej którzy nie zgadzają się na budowę kolejnych budynków w sąsiedztwie ich bloków, czy są nowe ustalenia? Była petycja, Komisja, komisja Skarg, Wniosków i Petycji zajmowała się tym tematem z moim udziałem również, z udziałem radnych, z udziałem mieszkańców w ulicy właśnie Franciszkańskiej, którzy byli autorami tej petycji. Były dyskusje, została sporządzona taka analiza architektoniczna, która przedstawiła, co tam między tymi blokami na ulicy Franciszkańskiej może powstać jakie budynki mogłyby być postawione żeby nie było właśnie tego zacienienia i przedstawiliśmy właśnie taką analizę i i tutaj mieszkańcy domagali się, żeby zmienić sposób zagospodarowania tej przestrzeni, właśnie spornej, tak to nazwijmy. I jesteśmy skłonni przystąpić do zmiany tego planu zagospodarowania przestrzennego, i na mój wniosek tak stanie się właśnie teraz. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej jest przygotowany projekt uchwały o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagosp zagospodarowania przestrzennego tego fragmentu spornego i oczywiście później będzie czas na składanie wniosków do planu. Mam nadzieję, że mieszkańcy tych bloków takie wnioski złożą i wspólnie zastanowimy się, jak to przestrzeń opisać w tym nowym planie, tak żeby no, tutaj pogodzić różne interesy, bo interes właścicieli tych nieruchomości, tych dwóch działek jest taki, żeby sprzedać jak najdrożej i to jest zrozumiałe. Interes tych osób, Mieszkających w tych blokach tuż obok, jest taki, żeby tam nic nie powstało, najlepiej park zieleń. jeżeli tak się zgodzimy, że to będzie taka przestrzeń niezabudowana, to musimy no właśnie porozmawiać, co tam będzie możliwe i w jaki sposób zagospodarujemy, czy to będzie zieleń, czy to może będzie Zieleń i, i parkingi, czy to może same parkingi, tutaj jest potrzebna aktywność również samych mieszkańców, ale ja tak jak powiedziałem na komisji wniosków i, i petycji, tak teraz w radio to ponawiam i, i proszę, żeby to było wspólne przedsięwzięcie. Żeby to było przedsięwzięcie miasta za, za, tam nie wiem, za dwa lata, trzy lata i tych mieszkańców, którzy chcą mieć fajną przestrzeń przy, przy ich blokach, żeby, żebyśmy mogli ją zagospodarować wspólnym wysiłkiem, również finansowym. Każdy oczywiście według swoich możliwości. Tam są wspólnoty mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe powinny również Podjąć stosowne uchwały i przystąpić z miastem do, no, do, do uporządkowania tego terenu, tak żeby zaspokoić właśnie oczekiwania naszych mieszkańców. A praktyka pokazuje, że można przy okazji na przykład tej ulicy, całkiem niedawno otwartej, gdzie przedsiębiorcy też dołożyli swoje pięć groszy. Panie Prezydencie, szykują się pewne zmiany dla pasażerów komunikacji miejskiej. Decyzja o zwolnieniu zapłat za bilety kolejną grupę osób objęła. Tak, tutaj jest przygotowany też projekt uchwały Rady Miejskiej dotyczący właśnie reformy yy, odpłatności za korzystanie z komunikacji miejskiej. Chcemy kolejne grupy objąć zwolnieniami. Yy, one w tej chwili korzystają z, niektóre grupy korzystają z ulg. Chcemy generalnie zwolnić osoby yy, niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym, yy, posiadających suwalską kartę mieszkańca yy, z za korzystanie z komunikacji miejskiej, tak samo jak osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym ze skorzeniem narządu wzroku o symbolu 04O I, i tutaj te osoby nie będą płaciły, jeżeli tak Rada postanowi za korzystanie z mpk w komunikacji miejskiej. Chcemy również zwolnić wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w trakcie jej trwania właśnie na podstawie identyfikatora właśnie tej orkiestry, i również osoby korzystające w dniu 1 listopada z przejazdów liniami specjalnymi do cmentarzy przy ulicy Reja i Bakawarzewskiej też będą przewożone nieodpłatnie, jeżeli takie decyzje oczywiście Rada na mój wniosek zaakceptuje. No i tradycyjnie chciałem zapytać o to, co wydarzy się w suwałkach, ale jakoś ciężko dzisiaj z tym pytaniem. Panie redaktorze, no nic się nie wydarzy. Mam nadzieję, że nic złego. Jak zawsze rozmawialiśmy na temat wydarzeń, imprez sportowych, kulturalnych. Rozmawialiśmy długo na ten temat. Tak, to tutaj nie wydarzy się nic z tych właśnie rzeczy. A wobec tego spędźmy ten weekend w domach, z rodzinami, przy że dobre, dobre książce, komputerze, telewizorze, radio. Możemy posłuchać fajnych płyt, bo, bo, bo przecież mamy w domach bardzo dużo tego. No i spacer. Na świeżym powietrzu, nie w otoczeniu jakiejś dużej grupy osób. Myślę, że pogoda dopisze i to, to, to jest, myślę, dobre, dobry moment. Nam wszystkim przyda się taki czas refleksji i, i trochę zastanowienia, gdzie pędzimy, gdzie my chcemy zajść, bo rzeczywiście to życie wariuje nam i, i, i ciągle jesteśmy w takim niedoczasie, a może warto zastanowić się i to będą dni takie, no, można powiedzieć, refleksji i, i odpoczynku. I do tego Państwa zachęcam. A jeśli na spacer, to na przykład z Teściową. No to też dobra okazja. Dziękuję serdecznie. Prezydent Suwałk, Czesław Frankiewicz, był Państwa i naszym gościem. Panie prezydencie, zdrowia i Panu i panu, Pana pracownikom. Dziękuję. Wzajemnością i dla wszystkich mieszkańców tego życzę. I do usłyszenia.